Dzień dobry, witam serdecznie. Z mną pani Katarzyna Wysocka oraz pani Małgorzata Bietrzak. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się odnajdują panie w roli prelegentek podczas kongresu FEM? Dla nas świetnie. To jest bardzo fajna okazja też do spotkania się z ludźmi z branży, co sobie zawsze bardzo cenimy, prawda? Tak. To jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie po prostu można się spotkać, porozmawiać. A sama prezentacja, no fajnie się prowadziło z racji tego, że byli fajni odbiorcy. A to no jest chyba podstawa. Przede wszystkim pierwszy raz, nie w sobotę i w niedzielę. A to dla cieszy. Wielu ludzi, tak, nas to bardzo cieszy i dla wielu ludzi to jest wartość. Bo sobota i niedziela zawsze wymusza jakieś obowiązki rodzinne, czas wolny, a czwartek jest po prostu i piątek dniem pracy, więc fajnie, nam się bardzo podoba. Nawiązując do tematów pani wykładu, jak wykreować atmosferę w klubie, żeby zyskać tych lojalnych klubowiczów? Dla nas przede wszystkim najważniejsze było przekazanie tego, żeby pamiętać, że ta atmosfera to tak naprawdę ludzie, którzy są w środku i od tych ludzi będzie zależało, jak ludzie, klienci się czują w klubach fitness i mi się wydaje, że to jest sedno sprawy, żeby pamiętać, że nie wykreujemy sobie żadnej atmosfery pozytywnej, jeżeli będziemy no po prostu mieć złą atmosferę w naszym teamie. Jeżeli team się będzie dobrze czuł, to i klienci się będą dobrze czuli. Zdecydowanie. My zawsze działamy na takich miękkich metodach. Od początku naszej działalności to robimy. I staramy się włączyć naszych pracowników też do odpowiedzialności za rzeczy, które robią. Nie kreują, wymyślają, są twórczy. Czasami się bawimy, czasami się śmiejemy. I przez to bardzo fajnie nam się buduje taką dużą lojalność u nich, a przez to atmosferę później w klubie. Dokładnie. Dużo też dzisiaj mówiłyśmy o tym, jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach z pracownikami. W takich sytuacjach może konfliktowych, gdzie ludzie z teamu się kłócą między sobą albo też przychodzą z jakimiś problemami. Mówiliśmy dużo o tym, żeby jednak dawać troszeczkę pola do działania im w rozwiązywaniu takich sytuacji. Mówiliśmy o praktyce tego, jak sobie poradzić w tych sytuacjach i jak się komunikować w takich sytuacjach, gdzie takie napięcie trochę rośnie i się robi trochę tak trudno. No i w jaki sposób? No, przede wszystkim my mówiłyśmy o tym, żeby dać ludziom odczuć, że mają wpływ na to, co robią i to zdecydowanie zmienia wszystko, bo jeżeli ludzie tylko są postawieni w sytuacji, gdzie nie mają żadnego wpływu, no to się buntują. A jeżeli mają wpływ i oni mają wpływ na te zasady, które są w klubie, no to nie da się buntować przeciwko temu, co się samo ustaliło. To taka prawa demokracja. W demokratycznym państwie ludzie mają wpływ, no to w demokratycznej firmie ludzie też mają wpływ na to, co się dzieje. Co się dzieje. Dużo w naszych wykładach zawsze jest przykładów do takiego realnego życia, tak żeby nasi słuchacze rozumieli to, co my do nich mówimy. Też tak rozmawiamy z pracownikami, mów tak, żeby ciebie zrozumieli, co masz na myśli. Było dużo takich przykładów z życia na temat żona, życia mąż, w rodzinie, z dziećmi. Dziecko, dyscyplina, szkoła. Tak, bo to się łatwo odnosi też do życia później takiego biznesowego. Dokładnie, i myślę, że to jest nasze też takie clue zawsze. Bardzo do prowadzenia wykładu. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za zaproszenie. Było nam bardzo miło być tutaj gośćmi. Jeszcze za chwilę mamy wykład, na którym mamy bardzo ciekawe ćwiczenia praktyczne przygotowane i jesteśmy bardzo ciekawe, jak uczestnicy będą się dobrze bawić, bo to będą bardzo takie kreatywne ćwiczenia nastawione na właśnie nawiązywanie relacji i atmosferę. Tak. Bardzo panią dziękuję za wypowiedź dla branży fitness. No i zapraszamy. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.